Ejo, z tej strony Eleven, to jest ponownie Enter the Gungeon. Wybaczcie mi tam to tłumaczenie z bronioskinią. Bronioskinia to jest po prostu szczyt mojej głupoty, najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek myśliłem. Anyway, dobra, więc jako, że gra mi się spodobała, bo jest bardzo Isaacowa i bardzo dynamiczna, to chciałem sobie z nią troszeczkę więcej pograć i niewiele grałem, niewiele ugrałem, ale coś tam, że tak powiem, się już o tej grze dowiedziałem, więc może zagrajmy sobie Skazaną, zobaczmy jak ona działa, bo grałem sobie na razie tylko główną, tą, znaczy główną, no, to jest dla mnie główna postać, bo w tą grałem jako pierwszą, ten pilot. Nie wiem, czy to jest główna postać. I łowczynią grałem, to tak już osobiście. Pogramy sobie tą postacią, zobaczymy co ona potrafi. Łowczyni ma takiego pieska, który ma tam jakieś zdolności, że przyciąga chyba itemy wszystkie z całego pokoju, jak skończymy pokój. Denerwujące zdjęcie, nie wierzę jego kłamstwom. Fotografia, którą skazana przyniosła ze sobą do lochu Giver w trakcie podróży do wyłomu, pilot zapytał ją, dlaczego wciąż się w nie wpatruje. Po tym musiałem zamknąć ładowni. Nie wiem, co to robi. Koktajl Mołotowa! Wow! Woda ognista. Nie są giverami, więc niektórzy giverowcy kręcą na nie nosem. Grunt, że są skuteczne. No tak. Gdzie kolba półautomat, dobrze skrócona faza zwiększa rozrzut, ale z bliska obrzyn jest równie skuteczny, co strzelba pełnych wymiarów. Okej, okay. To jest obrzyn. Dobra. Wolałem poczytać, żeby się dowiedzieć cokolwiek o tym, co mamy. To nam może pomóc jakkolwiek przetrwać. I głównym celem w tej grze jest to, żeby nie dać się trafić. Ponieważ z odzyskaniem zdrowia to jest naprawdę masakra. Dodatkowo nauczyłem się sam w przeciągu tych dwóch gier, co zrobiłem sam ze sobą, że tak powiem. Nauczyłem się, że sprzedawca może się wkurzyć w sklepie i może podwoić ceny wszystkiego. Nie wiem za co. Idiotyzm. Okej, tego mam nieskończone ilości. To nie jest rdzewiały pistolet, tak jak u pilota chyba, czy u tej łowczyni. Jest troszeczkę lepszy jak na moje. Nie wiem, pociski są mniejsze, ale chyba są bardziej skuteczne, z tego co widzę. Dobra. Leżeć. Skrzynka, otwieramy. Co dostaliśmy? Papryczka Lohu Giver. Uff, jak gorąco. Co ta papryczka robi? Czy ja mam coś z tą papryczką tutaj pokazanego? Papryczka. Zadaje obrażenie po bliskim wrogom. Ta papryczka jest tak ostra, że zadaje obrażenia osobom postronnym. Nie mam jak tego użyć, prawda? Zaraz, tutaj jest jeszcze... Cholera. Uno momento. Okej, przeniosłem sobie kamerę chwilowo w to miejsce, ponieważ... Nie wiem jak to wszystko pomieścić. Tu na dole jeszcze jest pokazany ten koktajl Mołotowa, ale nie wiem jak go użyć tak naprawdę. Prawie nie mogę. Tym strzelam. Ku chyba używam tego, prawda? Nie jestem pewien. Jak to zmienić? Zobaczymy, czy Ku będzie używać koktajlu Mołotowa. Spróbujemy. Zazwyczaj pod Ku jest taka fala uderzeniowa przy innych postaciach, więc nie wiem jak to działa konkretnie. Spróbujmy. Nie, to nie jest Ku. O nie, tu z pasją! Okej, nieważne. Dostaję sam od siebie teraz. Sweet. Okej, przynajmniej wiem już, czym się używa tego przedmiotu. Jestem głupim idiotą. Sprawdziłem wszystko, tylko nie spację. Anyway. Szybki restart. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Teraz ogarnęliśmy, czym już się tego używa, to możemy teraz skosić ich. Więc, tak jak mówiłem, nie dostawać. Postarajmy się nie dostawać. Zmienimy sobie broń. Ten obrzyn tutaj fajnie jedzie. Okej. Chodźcie na bojaki. Czyli z bliska dostałem więcej obrażeń, right? O, było close. Było close. Okej, może postarajmy się tego nie marnować aż tyle. Postarajmy się to zachować na bossa, bo z bossem może być problem. Także raz trafiłem na bardzo prostego bossa, drugim razem na bardzo ciężkiego bossa, so... Tak, bardzo ciężki boss i mówię tutaj o pierwszym lochu, więc... Ja się boję, co będzie potem. Ona jest... Ona coś krzywo strzela, czy mi się wydaje. Ta spluwa. Bronioskinia. Boże, nie, sorry, nie wybaczę sobie tego. Myślę, że koktajlu mołotowy to użyję sobie na bossie i tyle.
Aj. Spokojnie. No, spokojnie. Oni strzelają bardzo prostymi pociskami, że tak powiem. Kurde! Przypadkowo kliknąłem prawy przycisk myszy. Dobra, trudno. Istnieje. Aha. Aha. Okej. Okay. Mogę znaleźć klucz i to otworzyć. Będę mógł tutaj wrócić po to, right? Będę mógł. Zgadza się? Niedaleko się teleportowałem, ale styl. Zawsze troszkę szybciej. Okej. Okay. Może jednak tym troszeczkę zdziałamy. Come on. Padnij, idź. No, gdyby nie Isaac, to bym naprawdę miał problem w tej grze. Unikanie pocisków trzeba sobie wyrobić, to w ciul. Nice. Jest sklep, mamy 17 naboi, więc raczej troszeczkę słabo, żebyśmy mogli cokolwiek kupić, bo sklepy są tutaj drogie w tej grze, bardzo. To nie jest po 15 jak w Isaacu, tu jest po 20, 30, 50. Okej. On gdzieś uciekł, tak, uciekł. Myślałem, że się już zdematerializował z powrotem. Co to jest? To są te naboje? Nie wiem, jak to działa, ale chętnie się dowiem. Chętnie poznam zasadę działania tego cacka. Tutaj nic nie ma, okej. Right, dalej nie mam klucza. Przydałby mi się. Troszkę przykro. Dzień dobry. Oj. Troszeczkę ich osobiliśmy, postrzelamy teraz tym zwykłym. A nie, myśmy ich dobili, ja ich... Okej, okay, nieważne. To jest drugi sklep? Nie, to jest też wejście tutaj. Dobrze. Kukła, pełne serduszko, klucz. Mapa? A to jest z jednego poziomu, czy wszystkich? Takie zachowanie będzie się trochę kosztować. O nie. Okej, czyli nie strzelać w tym pomieszczeniu, totalnie. To powoduje, że on się złości, dobrze. Nie wiem, co robi kukła. Ale myślę, że moglibyśmy sobie uzbierać albo na kukłę, albo na klucz i otworzyć tamtą skrzynkę. Bo wygląda obiecująco. Zawsze może tam jakaś spluwa wypaść, albo coś, co nam jakieś ulepszenie, right? Ej! Okej, sam rozwaliłem swoją osłonę, że tak powiem. Swój fort. A idź! Dobrze. Jest stabilnie w miarę. Idźmy po ten klucz. Póki mamy to, to idźmy po klucz po prostu. Zerknijmy, co tam w tej skrzynce będzie. I tyle. Tyle w temacie. Mogę od razu się teleportować, prawda? Mogę od razu, nieważne. Mam dzikie wrażenie, że muszę stać koło teleportu, żeby coś kupić, a to wcale tak nie jest. Okej. Otwórzmy to cudo. Dopasowane naboje. Przewrotne przeładowanie. Zobaczmy, co to wszystko robi. Można o tym przeczytać, ale warto się dowiedzieć, jak to działa. Ręcznie robione pociski dobrze leżą w ręce. Tak dobrze, że można załadować jeden z nich w trakcie wykonania uniku z przewrotem. O, okej, okay, rozumiem. Czyli podczas uniku z przewrotem mogę teraz naładować sobie jeden przycisk więcej, tak? Zakładam, że boss będzie gdzieś w tę stronę, więc pójdziemy tutaj. Tu jest najwięcej niezbadanych pokoi. Idziemy teraz tylko do bossa praktycznie. Chociaż fajnie byłoby jeszcze powalczyć, zdobyć więcej tych naboi całych. Ale, no właśnie. Kolejni, no shit. Nie dostaję jakoś bardzo, prawda?
Nie, te naboje mnie chronią chyba, to są jakieś tymczasowe. Jak Soul Hearty w Isaacu. Potrzebowałbym klucza, nie mam, nie posiadam. Dobrze, czyli te naboje działają jak Soul Hearty w Isaacu. Takie ochronne tylko, one są na jakiś czas. Przez chwilę czy coś. Poróbmy sobie osłony. To nam się przyda. O, fuck, nieciekawie to wygląda. Ale oni nie są tacy mocni jak myślałem. Myślałem, że są bardzo mocni. Lucky me. Dobrze, nie mamy dalej klucza. Myślę, że pozostają te dwa pomieszczenia i chyba bardziej tutaj u góry będzie boss niż tam na dole. Chociaż warto chyba będzie przejść wszystkie pomieszczenia i zebrać maksymalną ilość tych monet. Tu jest boss, zgadza się. Przejdźmy się tutaj, niżej. I spróbujmy może jeszcze coś zdobyć. Zamknięte. Kluczy, niet. Idziemy na bossa, tyle nam zostało. Pamiętajcie, mamy koktajl Mołotowa, może pójść. Jak pójdzie źle, rzucamy. Jak nie, to zachowujmy na potem, bo potem będą pewnie gorsi bossowie, tak? O, was to kolej się znam, wy jesteście chyba tymi najtwierdszymi bossami. Pif paf! Bojowe bliźniaki! Dobrze, panowie. Nie mam nic, co bije jakoś mocno. Te pistolety są bardzo słabe przy tej postaci, z tego co zauważyłem. Zwyczaj miałem coś, co bije powoli albo mocno. Powoli, ale mocno, tak? Tutaj nie mam nic takiego, tylko mozolnie to idzie bardzo. No nie no, może się troszeczkę za bardzo spodziewam, że tutaj można, wiecie, wejść do bossa i mu headshota walnąć i koniec, tak? A to tak nie działa, to trzeba powalczyć, to jest raczej dobra rzecz. Okej, papryczka, czyli ona rani przeciwników chyba. Czy, a nie mamy jej teraz, to nie jest to. Mógłbym użyć koktajlu Mołotowa, ale nie chcę, ponieważ nie idzie nam aż tak źle. Rozwalmy tych malców, bo im mniej naboi dookoła, tym lepiej, tym mniej pocisków zarazem. Kolejni się spawnują, niedobrze. Fuck! Okej, o. Ostatni został. Tego się nie spodziewałem, że strzeli taką większą falą. Okej. Chyba damy radę. Fuck! Jest! Daliśmy radę! Tylko ledwo żyjemy. Serce. Oh god, dziękuję. Mega ręka. Okej, nie wiem co to robi, ale coś najwyraźniej fajnego. Kluczy dalej nie mamy. Nie jest nam chyba dalej dostać tych kluczy. Skrzynek nie otworzymy, lecimy piętro niżej. I tutaj akurat ginąłem praktycznie od razu, więc nie wiem co tu się dzieje. Tu będzie jakaś totalnie nowa część gry dla mnie. Komora druga, okej, ciekawe ile ich jest. Jak na pierwszą grę powinno być ich niewiele. Tak sądzę przynajmniej, powinno ich być niewiele, tak jak w Isaacu. A potem stosunkowo w trakcie odblokowania nowych itemów powinna się to ilość tych lochów zwiększać, tak? Tych pięter. As always, jak tylko możemy, używajmy standardowego tego nieskończonego pistoletu, żeby oszczędzać nasz zwykły. I chyba to fajnie działa, jak na razie. Dobrze. Mamy 24 już. Monety, nazwijmy to monetami, bo będziemy się tutaj w nabojach gubić i tych nabojów jest tutaj zbyt wiele, żeby wiedzieć, o których mówimy. Shit! Naprawdę! Tu się nie ma co zaskać, no pięknie. No pięknie. Okej, mega ręka nie jest zła. Amunicja do mega ręki uzupełniona, super, ale... Czy ja? Fuck, nie wiedziałem, myślałem, że to jest ściana. Oh.
Potrzebuję serca. Nie! Skarżyło mi się z Razofem z Raymana. Okej, o. Chyba jeszcze istnieje, nie jest źle. Co ile tego jest jak na jeden pokój? Gdyby nie te filary tutaj, to bym już nie żył. Zakładam, że przeciwnicy są dostosowani do danego pokoju, right? Powinno tak być. Nie wiem, czy na to mogę wchodzić, chyba nie. Nie chcę tego sprawdzać. Nie ma żadnych serc. Jest tragedia. Przejdźmy się tutaj. Okej, czyli tego da się uniknąć, nawet jak się nie ma nic takiego obok siebie. Wszyty. No, gra jest mocna, gra jest ciężka. Ale jest zajebista. No dobrze, ludzie, więc to był tyle na ten odcinek. Niestety się nie udało, nie powiodło mi się. Powrót do wyłomu, tak, na pewno. Następnym razem zagramy inną postacią i zobaczymy, może w końcu jakoś wyrobię sobie. Zebraliśmy trzeci, ten dziwny znaczek po prawej u góry, zobaczcie. Co to jest? To tutaj. Nie jest mi dane wiedzieć. Cóż, gra ma wiele swoich sekretów. Może je kiedyś poznamy. Tymczasem to było tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie i tak jak zawsze, do zobaczenia w następnych odcinkach. A na pewno będą. Zapewniam. Trzymajcie się, cześć.